Siema, z tej strony Kafer, witam Was w kolejnym odcinku. Teraz spróbujemy dobić duszka na P. Ognisty duch. Mam nadzieję, że wreszcie mi wejdzie. Pomyślnie, jest! Duszek P. To co on pisał? Wyzywkę. Nie mam pojęcia. Tutaj już stalkę mogę uprać, miałem taką w depo plus piątkę. I co jeszcze? A, teku przeczytać niepowodzenie i pomyślnie. Co? Pomyślnie mroczną sferę M6. Z M6 może od razu na G awansować. Więc jest dobrze. Duszek P. Tylko szkoda, że ta ranga okrutny. Dobra, widzimy się za chwilę. Okej, pokażę wam teraz jak zarabiałem. No ogólnie, jak zarabiałem. No to tak, wchodzimy do wieży orków, to kosztuje 500k. Trzeba mieć PT, minimum dwuosobowe, ja tu z buffkiem od Mikołaja, którego dostałem. Znaczy, nie dostałem, tylko pożyczyłem. Przejęzyczyłem się i klepiemy metki. Tutaj buffkiem odbiegnę, żeby na mnie exp leciał, bo PTK specjalnie założyłem. Niech dobija. Tu od razu teraz wszystko otwieram i kadeki czwórki podnoszę. Jak już zrobiłem, co ja tu? Tu 20 orki wbiłem, tu 20 orki i chyba tu 20 orki. Tak, żeby po prostu więcej bić te wodze orków. To zbieram, może kiedyś się przyda. Małże, które mi dropy, jedna krwawa jest. Zmianek i dodań mam trochę, było po... Zmianek prawie w ogóle nie było, dodań chyba 3 sztuki czy 4, bo tak wmiksowałem eku trochę, ale nic ciekawszego nie wpadło, więc nie było co pokazywać. Ulepszacze wszystkie podnoszę. Ogólnie to cały czas Z. O, KD plus 4, dosyć często to robią. Jak na koszt 500k to już się zwróciło nawet za te KD Voja, które pójdzie za 2,5 nawet. Jakie ku? Błogo. Dobra, błogo zostawię, to wywalę. Jeszcze tu mam wierzchowca, ale wolałem PDK założyć rękawiczkę, żeby po prostu więcej expo było. Kasa, która tu jest, to jest szopka. Wystawiłem trochę kadeków i tych innych. No, trochę kasy jest. Exo trzeba będzie kupić, te kamyki wystawić, bo chyba zaraz S3 wyzwojuje. Tu mam jedno exo, zaraz otworzę blaski. Pod koniec, no i jak może się jeszcze jedno trafi. Jakby dwa się trafiło, to by było już super. Level dobije, będzie 2 razy M. Będzie można z jakimś lepszym buffem do V2 iść. Może. Albo nie wiem, gdzie expić. No tak, żeby jak najszybciej dobić ten level z ostrzem G. I tak myślę na 5. 2 postać, żeby mieć to, to. I jeszcze zbrojkę. Taki typowy dropek będzie. KD Szamana. Gdzie tu jest złoty klucz, blask i coś jeszcze, wzmocnienie. Wszystko podnoszę, to co trochę więcej warte. Dobra, są kolejne czwórki. Jeszcze się zbufam na szybko. I bufkiem uciekam tam. Zawsze te metki szybciej schodzą, mnie to odpaliłem. Zaawansowana księga poli i księga smoczej furii. Ogólnie to mam zamiar to wszystko dobić na maksymalny poziom, bo tu jest na razie wszystko na pierwszym, plus 50, że to trochę defa. Sporo defa to daje, a tu def się przydaje. Na przykład na DT się przyda, jak na 5-2. Chodził. O, dobra, jest level up. Ulepszę strach i zaraz idę zwojować, żeby przeczytać szybciej książkę.
Znaczy to, nie zwojować, tylko zresetować i tutaj może jakieś egzo się kupi. Bo niestety ostrz dużo nie mam. No to też trzeba będzie kupić. Dobra, tu podnoszę, bo tutaj szybko przenosi w miarę. Blask. Szkatułka z zagadką. Amulety też podnoszę, może się kiedyś przydadzą. Dobra. Tutaj jeszcze raz buff. Odpalę sobie strach. W sumie jak biorę dwa razy wodze orków, to nie padam, ale zawsze wolę pelerynkę wziąć, bo jednak ekspa tego sporo tu leci. Jakoś staram się to ubić i to różnie wychodzi. Zawsze te dwa pierwsze biorę na raz. Tu z konia. O, już jeden padł. O, zaraz drugi też pewnie padnie. No i drop jest naprawdę fajny. Nie zbieram wszystko. Może się przydadzą kiedyś gildii. I czy dosyć często małże dropią, to otworzę, bo zapomniałem wcześniej. Szybki atak się mi nie przyda. Duszka też już napełniłem. I otworzę cztery małże. O, kawałki kamienia. Te szkaty w ogóle się nie opłaca otwierać. Jak patrzyłem wcześniej. I tutaj wodzą na kilka hitów. W tym czasie zawsze logam już buffem, żeby to jak najsprawniej szło. O, coś mnie walnął za dużo. Ale dobra, zrobimy taki trybik, że tu skania parę hitów, teraz znowu skania. I chyba już powinien paść. Dobra, jest szkatułka i księga. Zobaczcie, tu mam 3 razy 15, 45. Tutaj po 2, 2, czyli jest 12, 8, 40 kk. I magnet. Magnet też mi się nie przyda. Sku nic ciekawego, kilka kadeków, czwórek chyba te. Czyli zarobek naprawdę dobry. No to jeszcze otworzę białe złoto. Chociaż żeby jedno dropo. No niestety, zero exo. Te muszę wywalić, bo to mi się do niczego nie przyda. Piąte bony się przydadzą. I zmianek 36, teraz muszę odkładać zmianki. Idę zresetować ten M1. Wioska pierwsza. I Shinza. Tak, moje królestwo Shinza. Zawsze się mylę, zawsze grałem w żółtych. Albo w niebieskich. Shinzo. Nie wiem, czy kiedyś grałem. Może z raz, czy dwa. Misji trochę się świeci. Ale nie na nie pora. To jest smoczy wir. Dobra. I mam nadzieję, że ten strach wejdzie od razu. No i jest M. Yep. I M2. Dobra, no to zobaczymy się. Za chwilę muszę ogarnąć trochę złe egzo. Ok, spróbujemy wyzwojować ostrze. Najpierw bas, później C, M2 i niepowodzenie. No ale lip. Dwa razy M2. To ostrze najbardziej kieby mi się przydało. Dobra, to jak będzie będą egzo i ku, to widzimy się znowu. Dobra, to trochę pozwojujemy. Na razie zobaczę, czy się da przeczytać. O, dało się ostrze. Już jest M3. Najpierw ostrze próbuję. O, już dwa nie weszły, trzy pod rząd nie weszły, cztery. Ale lipa. M5 zostało. Dobra, strach spróbujemy. Może strach się uda też podciągnąć. No lipa, jeszcze 5 exo. 105 exo pewnie. Na ostrze wykorzystam, tylko trudno teraz jest coś znaleźć ostrze, więc szukam dalej. Dobra, mam kolejne Q. Czytamy dalej. Niepowodzenie i kurde niepowodzenie. Dobra, próbujemy dalej wbić. Mam nadzieję, że chociaż jedno teraz wejdzie. Niepowodzenie i pomyślnie M6. No jeszcze jednego brakuje i może z M6 awansuję na G. To by było super.
Ale może to różnie być. Mam jeszcze kasę na jedno egzo, więc kupi się dwa i się zobaczy. Więc zaraz się widzimy. Okej, dobra, może teraz mi się uda wbić wreszcie to ostrze. Pep, niepowodzenie i niepowodzenie. No kurde, M6. Już kasy nie mam. Jedna wielka lipa. Trzeba coś iść po ekspić, pozarabiać. Idę coś kminić. Okej, tutaj dropnąłem te co dropnąłem od dzisiaj części medalu. Medal bohatera wymienię sobie. Dosyć łatwo dropią. I dobra. Mam medal bohatera. A nie. A tu stwórz. Kontynuuj. Czyli muszę tak ułożyć. To samo. Jak to mam? Okej. Okay. No to chodzi, dobra. Stworzyłem sobie medal bohatera. On daje expa, 500 HP i chyba coś jeszcze. Zaraz już patrzę na stronce. I 30 na potwory. Bo to mi się przyda przy expie. Jak dzisiaj mi się uda jeszcze ostrze wbić, to na pewno po ekspie. Dobra, widzimy się później. Dobra, spróbujemy dobić ostrze na G. Mam tutaj dwa ostrze, jedno mogę przeczytać bez. Niepowodzenie. I pomyślnie, M7. No nie wbiło na G niestety. Trzeba czytać dalej. Okej, czas dozwojować to ostrze. Mam nadzieję, że teraz mi się uda. O, nawet nie musiałem zwojować. Pierwsze przeczytałem. Dobra, to się sprzeda te ostrza. Sobie czytniemy strach. Nie udało się. No, kolejne pomyślnie. A tu widziałem akurat strachy. To jeszcze jeden mogę kupić. Tu swoje exo po 16 są. Trochę mnie laguje. Nie idę na oksa, bo... Kurde. Co? Co jest? Dobra, strach. Tyk. Jep. M8. Lipa. Jeszcze nie weszło na G. Ale trochę rzeczy sprzedałem. I pomyślnie. Dwa skille G. To od razu czytniem kamyka. Że będzie ostrze G2. Czarowane ostrze, najpierw jedna K, później strach, niepowiedzenie, nie udało się. Dobra, no to ja tam powoli będę sobie dobijał dalej skilla. I czas się wziąć expić, trochę expiłem po 2. Jeszcze ze skillami M to trochę gorzej szło. A teraz już są G. Mam nadzieję, że będą dużo, dużo szybciej schodziły te spoty. Okej, dawno już nie nagrywałem. Level się trochę zmienił, skille chyba też. Kurde, jeszcze padnę, no. No nie. Pierwszy raz bym padł na wizji, właśnie level. Chciałem pokazać, że expię. Walentynki. Ostatni klip, co był w poprzedni. To nie wiem, kiedy nagrywałem. Ale na pewno jakiś czas temu. Dlaczego to expię, a nie na szponach? Tu po prostu... Łatwiej mi to ogarnąć. I dropią mi te szpony skorpiona, które dwie sztuki po 5 chyba schodzą. Robiłem dopiero level, teraz na rękawiczce jestem. No ale później zdejmę rękawiczkę i z pedekiem będę expił, bo jednak trzeba dobić ten 5-0. I trochę iść do C. I trochę się wziąć za expa. Eku zaczynam robić. Drop jest na rękawiczce tutaj fajny, no nie narzekam. 5 cukierków, mam 3 róże, tutaj jeszcze jakąś. Tworzyłem dla mężczyzn, dropa mi czekoladka i kolczyki miłości. Jak będę miał buffa jakiegoś, to się przydadzą, a chyba będę miał. Kupię jakiegoś. No i co w ogóle się zmieniło? To się na pewno zmieniło. Tutaj trochę bony zmiksowałem, że jest 30 wartości. No i w sumie to wszystko chyba. Co jeszcze mogę powiedzieć? No mam 688 defa, ale to trochę marnie idzie.
XP-nie. Nie wiem, za mało na blok. Vegeta trochę za mało jest, bo 12k to jest bardzo mało. I się wyłoży. W sumie dałem radę. I zobaczcie, co spod. Jakieś ulepszacze. Te ogony węża nie są takie drogie, 1k kosztuka. No ale i tak po exp, tutaj z pół godziny i będę miał expa plus zarobek. Dobra, no to zobaczymy się, nie będę wam pokazywał level upów, tylko jak EQ jakieś będę robił, bo jak możecie zobaczyć, dostałem perełki od Sylwii. To coś pewnie poulepszam. Metal też mam jeden. Dobra, no to zobaczymy się później na robieniu EQ. Ok, expię tutaj sobie na DC. Pożyczyłem buffkę od Aquarii, którego pozdrawiam. Powiem wam, że idzie w miarę fajnie. Tutaj PDK jeszcze ubiorę, bo bez PDK wcześniej expiłem. Nie będę wam pokazywał level upu, bo co chwila nagrywanie włączać i po prostu to nudne jest. Nawet nie mam tego wierzchowca ubranego 150 defa i 150 ataku. Tylko tak sobie biję. Zobaczcie, jak ten level leci. To jest chwila i zaraz będzie 7-5, później z trutką. To będzie jakoś lepiej to szło. Więc ja sobie expię. No i nie wiem, zobaczymy się chyba dopiero na 7-5. A jeszcze EQ pokażę wam. I wiecie co? To będzie koniec. To co zrobiłem. Znaczy koniec odcinka. Tu. Tu. Niestety tylko 6 nie umarły. Ebony kupiłem. To jest to samo co było. Budki też. Tutaj mam kolejne zrobione. Jak ktoś będzie chciał, to sobie zatrzyma. I tarczę. I Bao Bao kupiłem, które gdzieś tam biega za mną. Jest. Dobra, i to by było na tyle w tym odcinku. Także do zobaczenia w następnym. Na razie, cześć, pompa.